W tym roku to już piąta edycja honorowania naszych przedsiębiorców, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą na terenie gminy Sępólno-Krajeńskie. Po raz piąty będziemy mieli okazję wyróżniać firmę, która działa w Sępólnie Krajeńskim i spełnia kryteria związane z przyznaniem takiej nagrody. Ja je króciutko przypomnę, że jeżeli chodzi o firmę, która może być wyróżniona nagrodą gminy Przedsiębiorca Roku, to musi wypełniać co najmniej jeden z następujących warunków. Po pierwsze, podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej społeczności w naszej gminie. Drugie, wykreowanie w kraju lub na arenie międzynarodowej pozytywnego wizerunku naszej gminy. Trzecie, realizowanie znaczących projektów inwestycyjnych na terenie gminy. Czwarte, stworzenie na terenie gminy nowych miejsc pracy. I piąte, wdrożenie w swojej firmie nowoczesnych technologii. Firma, którą za chwileczkę przedstawię, laureata tegorocznej nagrody, wypełnia większość z tych punktów. W związku z tym to minimum jeden z warunków został nawet z nawiązką spełniony. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe KAD z Sępólna-Krajeńskiego to firma, która powstała we wrześniu 2009 roku. To oznacza, że za rok będzie obchodzić dziesięciolecie istnienia. Na samym początku firma związana była z produkcją elementów metalowych wykonanych tylko na podstawie dokumentacji powierzonej przez klienta, głównie z branży meblowej. Dzisiaj zajmuje się już także produkcją indywidualnych wyrobów kutych, nierdzewnych, aluminiowych i szklanych, a dzięki najwyższej jakości usług i terminowości dostaw, produkty firmy KAD znajdują swoich klientów m.in. w Niemczech, Francji czy w Holandii. W 2010 roku firma KAD poszerzyła swoją ofertę o wyroby kute, takie jak bramy, furty, segmenty ogrodzeniowe, balustrady schodowe i balkonowe, konstrukcje tarasów, wiaty i daszki. Wtedy firma nawiązała także współpracę z włoskim gigantem produkcji elementów kutych Industria Italiana Arteferro, dzięki czemu firma uzyskała dostęp do ponad 30 tysięcy unikalnych wzorów detali, stanowiących nowatorskie podejście do metaloplastyki. W tym czasie, żeby jeszcze bardziej zindywidualizować produkcję dla potrzeb każdego z klientów, firma KAD do swojej oferty wprowadziła komputerowe projektowanie gotowych wyrobów kutych. W 2012 roku do produkcji zostały wprowadzone produkty ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, a w 2014 roku z aluminium. Dwa lata później w firmie pojawiła się nowa technologia pozwalająca łączyć elementy aluminiowe przy zastosowaniu połączeń bezspawnych, a łączenie elementów balustrad odbywa się przy zastosowaniu szlifów diamentowych. Z kolei linia produktów AluWood jest wykonana w technologii malowania proszkowego metodą sublimacji, imitującą wygląd dowolnego gatunku drewna. KAD to firma rodzinna, która obecnie zatrudnia 8 osób. Firma ma swoje dwa przedstawicielstwa w Niemczech, ale współpracuje na co dzień także z wieloma firmami z Sępólna-Krajeńskiego. W swej działalności wspiera także sępoleńskie szkoły i stowarzyszenia, bierze udział w lokalnych targach i wystawach, jest dumnym sponsorem drużyn piłkarskich LZS Gryf Piaseczno i MKS Chojniczanka. W 2016 roku firma KAD zakupiła nowy obiekt produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym. Najbliższe plany właścicieli firmy są dwutorowe. Z jednej strony dotyczą rozbudowy parku maszynowego i nowego wyglądu hali produkcyjnej, z drugiej poszerzeniem oferty produkcyjnej, co jest ściśle związane ze zdobywaniem nowych rynków, kontraktów i zamówień. Plany są takie, aby tą halę, jak to się teraz obecnie ładnie mówi, zrewitalizować, nadać jej takiego sznytu zgodnego z naszą ideą funkcjonowania, czyli najwyższa jakość przede wszystkim, więc tego będziemy też oczekiwali od przebudowy tej hali w taki sposób, żeby ona na dzień dobry zapraszała i pokazywała, jakie są nasze możliwości. Też będziemy myśleć o kolejnych zakupach maszyn do obróbki stali. Są już poczynione pewne kroki zmierzające do wyboru typu maszyn pod kątem konkretnego zapotrzebowania. Wzorujemy się tu na pewnych, że tak powiem, zagranicznych wzorcach, jeżeli chodzi o blachy perforowane, których jeszcze u nas w kraju nie ma. Francuzi, bo nie ma co tutaj ukrywać, nie chcą utworzyć przedstawicielstwa w Polsce, więc musimy sobie z tym jakoś poradzić. Jest to ewenement, jeżeli chodzi o podejście właśnie do wypełnień balustrad blachami perforowanymi o nietypowym kształcie. Na pewno jest przed nami wiele ciekawych wyzwań, na pewno nie
nie będziemy się przed nimi uchylać, więc to możecie na to liczyć, że będziemy tutaj chcieli sprostać wszelkim wymaganiom, bynajmniej na tym poziomie, jaki był do tej pory, a na pewno będziemy starali się jeszcze nasze produkty tutaj udoskonalać i jeszcze, że tak powiem, wprowadzać coraz to ciekawsze rzeczy, takie, żeby Sempulne mogło się pochwalić, że mamy do czynienia z firmą, która może zaoferować prawie 40 tysięcy modeli różnych rozwiązań w konfiguracjach dowolnych. Więc mamy naprawdę bardzo, bardzo duże możliwości. I na pewno Sempulno jako miejscowość nieduża nie stanowi tutaj najmniejszego problemu, aby działać na rynku nie tylko lokalnym, ale co najmniej europejskim. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Starosta, Panie Burmistrzu, Panowie i Panie Radni oraz zebrani goście. I powiem Państwu taką anegdotę, która rzeczywiście nawiązuje do tego punktu promowania naszej gminy nie tylko tutaj w kraju, ale i w Europie. Tak jak wspomniane było w materiale, pracujemy z lokalnymi firmami i tak też się złożyło, że razem realizowaliśmy jeden z projektów w Szwecji. I będąc tam na rozmowach, rozmawiamy z właścicielem firmy budowlanej i on mówi, co to za miasto to Sempulno? Ludzi do budowlanki mam z Sempulna, okna z okolic, hydraulika z Sempulna, elektryka z Sempulna, a teraz jeszcze balustrady z Sempulna. Mówi, ile wy tam macie ludzi? Co to jest za miasto? Wszystko u was można kupić. Chciałbym tylko jeszcze raz podziękować kapitule konkursu za wyróżnienie. Postaramy się nie zawieść zaufania. Wiem, że jeszcze starosta ma nagrody do zdobycia, także trzeba się postarać. Także na pewno przed nami jeszcze sporo pracy, na pewno przed nami dużo inwestycji. Chciałbym jeszcze raz wszystkim, którzy mają dobrą opinię o naszej firmie, którzy w jakiś sposób się do tej opinii przyczyniają dobrym słowem, gestem lub jakąkolwiek wymierną współpracą, podziękować. No i życzyć sobie Państwu, abyśmy dalej mogli te sukcesy tutaj osiągać i kolejne lata, żeby przynosiły wiele powodów do radości i zadowolenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję uprzejmie.